Etiopia, dawniej Abisynia, państwo położone we wschodniej Afryce. Od południa graniczy z Kenią, na zachodzie z Sudanem i Sudanem Południowym, na wschodzie z Dżibuti i Somalią, a na północnym wschodzie z Erytreą. Etiopia położona jest we wschodniej części kontynentu afrykańskiego, tak zwanego rogu Afryki. Większość Etiopii leży na wyżynach bądź wzgórzach. Wschodnia część kraju jest nizinna. Przez Etiopię przebiegają tak zwane wielkie rowy afrykańskie, czyli granica płyt tektonicznych. Panujący do 1974 roku cesarze Etiopii wywodzili swoje pochodzenie od pierwszego władcy kraju, Menelika I, którego rodzicami mieli jakoby być bohaterowie biblijni, król Salomon oraz królowa Saby. Istniejące od I wieku przed naszą erą na terytorium obecnej Etiopii i południowego Sudanu państwo Aksum zostało założone przez potomków ludów semickich z południowej Arabii, głównie Sabejczyków, które około połowy I tysiąclecia przed naszą erą opanowały te tereny. W IV wieku kraj przyjął chrześcijaństwo, które do 1974 roku było religią państwową. Do XV wieku wykształcił się tam rodzaj feudalizmu zbliżony do europejskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Dzisiaj dla odmiany będziemy odwiedzać Afrykę, wschodnią Afrykę, a konkretnie Etiopię, o której mówi się, że to jest jeden z najuboższych krajów na świecie, a jednocześnie jest to jedno z najciekawszych miejsc na planecie. O tym przekonamy się już za chwilę, czy tak jest rzeczywiście. Moim i Państwa gościem jest pan Janusz Łyskawa. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Dlaczego warto jest wybrać się do Etiopii? Dla mnie zasadniczym powodem, dla którego chciałem pojechać do Etiopii, to znajdujący się tam wulkan. Jedyne miejsce na świecie, jedyny wulkan na świecie, w którym utrzymuje się od kilkudziesięciu lat stałe jezioro płynnej lawy. I to jest rzecz, która niesamowicie mnie fascynowała i dlatego tam pragnąłem pojechać. Ale Etiopia też kryje w sobie całą gamę innych atrakcji. Chyba wszystkim Etiopia kojarzy się ze skalnymi kościołami w Lalibeli, ze stelami w Aksum, z Doliną Omo i tamtejszymi plemionami Hamerów, Mursi, które są bardzo egzotycznymi plemionami. Etiopia jest niebywale różnorodnym krajem i dlatego pragnąłem tam pojechać. Ja rozumiem, że preferuje Pan taki wypoczynek zorganizowany przez siebie samego. Nie korzysta Pan z ofert biur podróży. Tak, zdecydowanie wolę wyprawy, które we własnym zakresie są organizowane, często improwizowane na miejscu, w zależności od tego, jakie warunki tam na miejscu zastaniemy. Jest to trudniejsza forma podróżowania, jest ona mniej komfortowa, ale za to niesie całą gamę innych ciekawych doznań. Proszę powiedzieć, tak właśnie było z Etiopią? Zdecydowanie tak. Właściwie jedyna rzecz, którą mieliśmy zaplanowaną przed wyjazdem z Polski, to wyprawa w rejon pustyni Danielkilskiej, to właśnie tam jest ten wulkan. I to też na miejscu uległo zupełnym zmianom, ponieważ mieliśmy jechać po dwóch tygodniach pobytu w Etiopii. Okazało się, że od tego rejonu zaczęliśmy. Ale tak, to zdecydowanie bardzo, bardzo ciekawa, jeśli nie najciekawsza z dotychczasowych moich wypraw. Czyli najpierw króciutko o przygotowaniach do wyprawy. Wiadomo, kiedy chcemy się tam wybrać, musimy posiadać wizę. Kiedy się trzeba o nią ubiegać? Znaczy, z wizą do Etiopii jest tak, że po wylądowaniu w Addis Abebie na lotnisku, no tam jest odprawa celna i tam wykupuje się wizę. Jest to formalność. Opłata, o ile dobrze pamiętam, 20 albo 50 dolarów, przepraszam, nie umiem teraz dokładnie tego określić. No i pan wypełnia kwitek, albo stempelek do paszportu nam funduje, albo wkleja wizę. I to wszystko, nie ma trudności. Czyli w Polsce nie musimy się starać. Nie ma takiej potrzeby. W Polsce trzeba zadbać o szczepienia.
O proszę. W Polsce trzeba zadbać o szczepienia i to wymaga czasu, bo z odpowiednim wyprzedzeniem trzeba ich dokonać. Ale tutaj w Łodzi mamy komfortową sytuację, bo w szpitalu na Kniaziewicza jest lekarz chorób tropikalnych. Do niego się idzie, trzeba powiedzieć, kiedy i gdzie chcemy pojechać i wtedy on przedstawia całą paletę szczepień. No niestety do Etiopii tych szczepień jest dość dużo. Dużo jest ich potrzebnych, ale to nie ma problemu. Wszystko możemy załatwić w Łodzi. Jak długo przygotowywał się pan do tej wyprawy? Podróżował pan sam, czy ze znajomymi, z przyjaciółmi? Marzyłem o Etiopii od kilku lat, właściwie o wulkanie marzyłem od kilku lat. Bo to główny cel wyprawy. Tak, to główny zasadniczy cel to stanąć na szczycie wulkanu i popatrzeć, jak skała ma płynną postać. To mi się marzyło i Etiopia pomogła to marzenie zrealizować. Więc fantazjowałem na ten temat od kilku lat, natomiast barier było kilka. A to problem z urlopem w określonym czasie, a to kłopot z funduszami. No i też niełatwo było znaleźć chętnych, którzy chcieliby pojechać w rejon Danakilu. Jeszcze tylko wejdę w słowo. Czy taka podróż jest bardzo kosztowna? We własnym zakresie, gdy się organizuje tą wyprawę, jest zdecydowanie taniej niż z biurem podróży. Ale mimo wszystko jest to spora kwota. Musiałem przez dość długi czas oszczędzać. Wracając do przygotowań i znalezienia chętnych, Danakil, Ertaale, Dallol to są miejsca, gdzie są bardzo blisko Erytrei. Etiopia z Erytreą nigdy nie żyły w przyjaźni, stąd jest to teren niebezpieczny. Świadczy o tym fakt, że podróżowaliśmy po Danakilu w obecności trzech panów z kałasznikowami, oni ponoć byli niezbędni nam. Zresztą niedługo po powrocie, bo ja miałem przyjemność tam być na przełomie listopada i grudnia 2011 roku, a chyba w styczniu pięciu turystów tam straciło życie, bo... Prawda, czyli całkiem niedawno. Tak, całkiem niedawno. I ja tam będąc nie odczuwałem tego zagrożenia. Zresztą jest to pustkowie, więc tam trudno było znaleźć ludzi, ale ta wiadomość była taką szokującą wiadomością, że jednak gdzieś tam ci napastnicy się znaleźli. Ta otoczka wokół tego regionu sprawiała, że osoby, z którymi rozmawiałem na temat wyjazdu do Etiopii, mówiły chętnie do Lalibeli, chętnie do Doliny Omo, chętnie w Góry Simien, ale Danakil to nie chcą skończyć jako posiłek dla Somalczyków. Więc tak to wyglądało, ale w końcu udało mi się znaleźć bardzo sympatyczną dziewczynę z Krakowa, która już była kiedyś w Etiopii i też marzyła o tym, żeby pojechać jeszcze raz właśnie w rejon wulkanu Ertaale. No i udało się. Udało się i tak w listopadzie pojechaliśmy na tą wymarzoną wyprawę. To trwało kilka tygodni. W samym Danakilu byliśmy raptem 4 dni, natomiast to też jest związane z kosztami, bo bilet lotniczy to znaczna część wydatków, więc pojechaliśmy na 3 tygodnie, żeby ten czas dobrze wykorzystać i też te wydatki, tak, były takie najlepiej spożytkowane. Byliśmy 3 tygodnie. Czyli wobec tego zacznijmy zwiedzać Etiopię. Co warto tam zobaczyć? Co warto zobaczyć? Dla mnie na pewno, tak? Powtarzam jak mantrę, wulkan. Wulkan Ertaale z wrzącą lawą. To do wulkanu za chwilę wobec tego wrócimy. Poświęcimy mu trochę więcej czasu. A oprócz wulkanu, bo z tego co wiem, no tam jest wiele takich zabytków wpisanych na listę UNESCO. Tak, są to kościoły monolityczne, wydrążone w skalę. To jest bardzo ciekawe, że one, właściwie gdy się idzie, to nic nie widać, bo nic nie wystaje ponad powierzchnię ziemi. One są wydrążone w głąb ziemi i gdy zejdzie się w te wykopy, to wtedy można dostrzec imponujące monolityczne budowle.
Bardzo ciekawą rzeczą są wspomniane stele Waksum. My poświęciliśmy dużo uwagi południowej części Etiopii i tak byliśmy w Dolinie Omo. Wizyta w wioskach tamtejszych plemion jest niezapomnianym przeżyciem. To trudno sobie wyobrazić, że mógłbym w takich warunkach funkcjonować, ale tamtejsi ludzie doskonale się czują w tych szałasach, doskonale radzą sobie ze spaniem właściwie na gołej ziemi. To jest bardzo ciekawe przeżycie. Kolejną ciekawą rzeczą są wodospady błękitnego Nilu. To bardzo imponująca rzecz. W pobliżu jezioro Tana i zwiedzanie tamtejszych klasztorów, które są czymś bardzo charakterystycznym, innym niż te, które widziałem u nas w Europie, coś zupełnie, zupełnie innego. Olbrzymie wrażenie też zrobiło na mnie miasto Harar. Ma opinię miasta wyjątkowego na skalę całej Afryki i rzeczywiście sprawia wrażenie uporządkowanego, spójnego, czegoś, co zostało stworzone z jakimś pomysłem, z jakąś koncepcją. Bo na przykład stolica Etiopii, Addis Abeba, to jest taka totalna improwizacja. Tak? Tu jest kawałek zabudowań. Tutaj zupełny nieład, bałagan, za chwilę znów jakieś osiedle. Nie widać tam jakiegoś planu, jakiejś koncepcji na zabudowę tego miasta. Natomiast Harar jest czymś wyjątkowym. Jest to, jak się waham, czy powiedzieć, że czyste, ale na warunki afrykańskie wyjątkowo czyste miasto. Bardzo ładne, całe miasto jest otoczone murem, 5 bram wejściowych do tego miasta. Miasto, które też zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych wyróżnione za umiejętność pokojowego współżycia społeczności muzułmańskiej ze społecznością chrześcijan, którzy tam są, potrafią bez jakichś konfliktów razem funkcjonować. No tak, bo zresztą nie bez kozery mówi się o Etiopii, że to jest taka wyspa czarnego chrześcijaństwa otoczona murem islamu. Tak. Też ciekawą rzeczą w Etiopii jest to, że tam można spotkać ciemnoskórych Żydów. O proszę, to ciekawostka. Co prawda jest to coraz mniej liczna społeczność, jeśli nie przekręcam nazwy, to Faleszowie chyba się nazywają, ale to są ciemnoskórzy Żydzi. Prawdopodobnie są to prozelici, którzy nawrócili się na judaizm, ale tak, taką opinię na ich temat można usłyszeć. Ciemnoskórzy Żydzi, więc rzeczywiście jest to kraj wyjątkowy. To cóż jeszcze możemy tam zobaczyć? Są miejsca, które chciałem zobaczyć, nie udało się mi, na przykład góry Simien. Ponoć są przepiękne, wyjątkowe małpki, dżelady, które można tam spotkać z takimi krwawiącymi sercami. Znaczy mają taką na klatkach piersiowych czerwoną plamę i stąd to określenie krwawiące serca. To jest miejsce, którego, mówię, nie udało mi się zobaczyć. Ale Etiopia jest, z tego co ja widziałem i czytałem, krajem niebywale różnorodnym. Wspominany Danakil to miejsce, które jest całkowitą pustynią. Zresztą kiedyś tam znajdowało się tam słone jezioro, a dzisiaj jest niesamowita równina pokryta solną skorupą. Właściwie poza jakimiś nielicznymi kępami traw nie ma nic. Do tego dokładając wysokie temperatury, które tam panują, a jest to miejsce oficjalnie uznane za najcieplejsze miejsce na Ziemi, średnioroczna temperatura to 34,5 stopnie Celsjusza. W okresie lata, czy w tym okresie, kiedy jest cieplej niż zwykle, temperatura potrafi utrzymywać się na poziomie ponad 50 stopni Celsjusza. Utrzymywać się, czyli przez jakiś okres czasu ona nie spada poniżej 50 stopni Celsjusza, więc nie sposób, żeby ktokolwiek mógł tam żyć i normalnie funkcjonować.
Tak wygląda północny wschód Etiopii, natomiast południe Etiopii to obszar bardzo żyznych terenów. Dla mnie niesamowitym zdumieniem było patrzenie na pola uprawne, które są na szczytach gór. Góry, które wznoszą się na wysokość ponad 2000 metrów, zwieńczone są polem uprawnym. To było niezwykłe przeżycie. Rejon Karat Konso to rejon, który jest wpisany na listę zabytków Etiopii, a tą niezwykłą rzeczą są tarasowe uprawy. Jadąc przez ten rejon, to dziesiątki kilometrów, gdzie obserwowaliśmy zbocza górskie, gdzie są wyprowadzone, wyprofilowane tarasy po to, żeby uprawiać na tych zboczach roślinność. Tak? No, zwykle sorgo, trawę abisyńską tam hodują, ale też są plantacje bananów, plantacje bawełny, więc to było niezwykłe. Z kolei na wschodzie Etiopii, właśnie okolice Hararu, słyną z kawy. Są osoby, które twierdzą, że jest to najlepsza kawa na świecie. Zresztą byliśmy w jednej z palarni kaw i piliśmy tą hararską kawę. Czyli nie brazylijska, no proszę. No, trudno mi z tym polemizować i rozstrzygać, kto ma rację, ale są tacy, którzy twierdzą, że ta kawa z Hararu to tak, numer jeden na świecie. Zresztą w ogóle etiopska kawa jest niezwykła i cała ceremonia parzenia kawy jest czymś niebywałym w Etiopii. Wokół tego kręci się całe życie towarzyskie i właściwie ten proces parzenia kawy potrafi trwać kilkadziesiąt minut, bo to zaczyna się wypalaniem zielonych ziaren kawy, później w moździerzu panie ją rozbijają, jak już ona uzyska właściwą konsystencję, to zaczynają gotować i to pije się kawę, która właściwie ma konsystencję syropu. I do tego bardzo słodkiego syropu, ale to niezwykłe przeżycie. I to jest też rzecz, którą z wielką przyjemnością obserwowałem w wielu rejonach Etiopii, bo i na północy, i na południu to parzenie kawy jest czymś celebrowanym i wszędzie to jest traktowane z takim wielkim namaszczeniem przez Etiopczyków. Już wracając do domu, tak, do punktu wyjścia, punktu, gdzie zaczynaliśmy tą wyprawę do Anakilu, odwiedziliśmy miejsce, gdzie Afarowie wyrabiają sól. To też jest takie egzotyczne doznanie, no bo my sól pozyskujemy zwykle z kopalni, tak? A oni po prostu biorą kilka drewnianych kłód po to, żeby skorupę, która leży na ziemi, podważyć, później połamać ją na drobniejsze płyty, no i siekierkami uformować w takie już regularne tafle, które wielbłądami transportują do centrum Etiopii i tam sprzedają na targach. Fascynujące miejsce, gorąco polecam. Mam nadzieję, że te wszystkie jakieś konflikty na tle narodowościowym między Etiopczykami a Erytrejczykami, one ucichną i będzie można bezpiecznie ten rejon zwiedzać, bo naprawdę jest fascynujący. To jest rzecz, która no, do dziś budzi we mnie niesamowite emocje, bardzo pozytywne emocje. Właściwie wracając z tego rejonu, to ja przez chwilę już nie miałem ochoty w ogóle zwiedzać resztę Etiopii, bo byłem tak zachwycony tymi widokami. No zostać to chyba nie, bo to jednak jest bardzo niegościnny teren. To jest bardzo niegościnny teren. Wysokie temperatury, brak wody, brak roślinności. Zresztą wymóg jest taki, żeby jechać w co najmniej dwa samochody, bo wyprawa jednym samochodem może być bardzo, bardzo niebezpieczna. A zdarzyło się parę takich miejsc, że z jednej strony jest bardzo równy teren, ale jak na tej równinie zdarzy się jakaś dziura, no to jest problem. Kilka razy zmienialiśmy koła i był taki moment, że już koła zapasowe się skończyły. Teraz. Tak, stąd z jednej strony fascynuje, z drugiej strony no, trochę przeraża tą swoją niegościnnością, ale na pewno warto zobaczyć.